Hej, witajcie. Ja nazywam się Saver, a dzisiaj opowiem wam historię pewnego fotoreportera. Reportera, który zrobił chyba jedno z najważniejszych zdjęć na świecie. Historię jego upadku. Pewnie każdy kojarzy zdjęcie czarnoskórej, bardzo wychudzonej dziewczynki i sępa czekającego na jej śmierć. Ale czy słyszeliście o historii tego reportera? Dlaczego było początkiem jego upadku? Dlaczego doprowadziło do jego śmierci? Tego zdjęcia się nie zapomina. Sęp skrada się za głodującym dzieckiem. Miliony płakały, oglądając fotografię. Kevin Carter rok po uchwyceniu tego obrazu popełnił samobójstwo. Zapłacił najwyższą cenę za to, że nie odwrócił wzroku. Sudańska dziewczynka chwiejnym krokiem zbliża się do punktu żywnościowego. Trudno ocenić jej wiek. Nie jest chuda. Jest przerażająco wygłodzona. Ciemna skóra opina się na drobnym szkielecie, który z trudem dźwiga nieproporcjonalnie dużą główkę. W pewnym momencie brakuje jej już sił. Przykuca na środku wypalonej słońcem łąki. Jest głodna, wycieńczona, odwodniona, bez żadnej opieki. Bacznie przygląda jej się sęp. Ptaszysko z olbrzymimi skrzydłami, zakrzywionym dziobem. W tej scenie wygląda niczym stwór z piekła. Na dziecko zwrócił uwagę również Kevin Carter, młody, lecz popularny już fotoreporter z RPA. Przyleciał tu wraz ze znajomym fotografem, Joa Silvą. Podpięli się pod ekipę z ONZ. Kevin nigdy wcześniej nie widział na własne oczy ofiar klęski głodu. Kevin z aparatem przy twarzy czeka, aż sęp, szykując się do ataku, rozłoży skrzydła. Taki obraz poruszyłby miliony. Wyrył się w pamięci każdego człowieka, który zobaczyłby to zdjęcie. Byłby jak oskarżycielski palec wymierzony w każdego, kto bez opamiętania zanurza się w konsumpcyjnym świecie. We mnie, w ciebie, we wszystkich. Ptaszysko jednak tylko obserwuje, ani drgnie. Jest cicho. Ta cisza musi być przerażająca. Trudniejsza do zniesienia niż jakikolwiek hałas. Carter po 20 minutach nie wytrzymuje napięcia i robi mniej efektowną fotografię niż planował. Nie szkodzi. To zdjęcie i tak wstrząśnie światem. Ten bezruch zapiera dech w piersi. Kevin przegania stwora. Dziewczynka chwiejnym krokiem rusza w swoją stronę. Czy dotarła? Nie wiadomo. Jej rozwój został całkowicie zaburzony przez niedożywienie we wczesnych latach życia. Więc nawet jeśli żyje, nie wiadomo, co z nią się stało. Susan D. Mahler w swojej książce pisze, że po tym wydarzeniu Carter usiadł pod drzewem. Rozmawiał z Bogiem. Płakał, myślał o swojej córce Megan. Był 11 marca roku 1993. Nieco ponad rok później, w maju 1994 roku, za fotografię dziewczynki z Sudanu i sępa, Carter otrzymuje nagrodę Pulitzera. Minęły 2 miesiące. Jest 27 lipca 1994 roku. Ciało fotografa znaleziono w jego pick-upie. Popełnił samobójstwo. Zatruł się toksycznymi gazami. Miał 33 lata. Osierocił córkę. Napisał kilka pożegnalnych słów do rodziny i bliskich. Nie wyciągajmy jednak łatwych konkluzji. W 1993 roku Carter nie był nowicjuszem. Wcześniej już widział i fotografował niewyobrażalne cierpienie i okrucieństwo. Od 1984 dokumentował południowoafrykański apartheid. Był pierwszym fotoreporterem, który zrobił zdjęcie tak zwanego naszyjnikowania. Była to metoda zabijania polegająca na wciskaniu na klatkę i ramiona ofiary nasączonej benzyną opony samochodowej, tak by nieszczęśnik nie miał możliwości ucieczki. Po podpaleniu gumy człowiek żyje jeszcze około 20 minut. Umiera w męczarni. W latach 80. i 90. w RPA używały tej metody obie strony konfliktu. Byłem przerażony tym, co oni robili. Byłem przerażony tym, co ja robię. Ale po jakimś czasie ludzie zaczęli rozmawiać o tych zdjęciach. Wtedy poczułem, że to, co robię, może nie jest takie złe. Bycie świadkiem czegoś tak okropnego wcale nie musi być złym czynem. Powiedział potem w jednym z wywiadów. Carter wybijał się pośród innych reporterów nie tylko talentem i odwagą, ale także tym, że pokazywał apartheid z obu stron.
Życia niektórych białych również są utrudnione lub nawet zniszczone przez ten eksperyment społeczny, mówił swojemu szefowi. Chcę pokazać także tą stronę apartheidu. Carter zajmował się sytuacją w RPA wraz z trójką przyjaciół, reporterów. Kenem, Gregiem i Yao Silvą. Prasa nazwała ich grupę Bang Bang Club. Kevin i Ken byli sobie najbliżsi. Kevin traktował Kena jako mentora. Byli kompletnymi przeciwieństwami. Ken miał kochającą żonę i ułożone życie. Carter skakał od romansu do romansu. Samotnie wychowywał nieślubną córkę. Wspomniał magazynowi Time James Nachtway, wieloletni współpracownik klubu Bang Bang. W 1990 roku Greg Markowicz otrzymał Pulitzera, zwiększając tym samym popularność całej grupy i ilości zamówień. Widzieli i fotografowali coraz więcej. Carter był znany w środowisku jako osoba wrażliwa, uczuciowa. W wywiadzie dla New York Times Jimmy Carter, ojciec fotografa, powiedział, że syn zawsze nosił w sobie koszmary pracy, którą wykonywał. Znanym jest fakt, że w poradzeniu ze stresem pomagał mu alkohol, marihuana i biała fajka popularna w RPA, czyli silny dopalacz. W 1993 roku Carter czuł, że musi odizolować się od ciągłego widoku egzekucji, segregacji rasowej i strzelanin. W marcu dołączył do operacji Lifeline Sudan, która zmierzała na południe tego kraju. Od 1983 roku, wstrząsniętego wojną domową, liczył, że fotografowanie innego świata pomoże mu odpocząć. Nie pomogło. Osławione zdjęcie ukazało się na okładce New York Times 26 września 1993 roku. Wywołało ogromne poruszenie na całym świecie. Zostało przedrukowane przez wiele innych tytułów. Redakcje otrzymywały tysiące telefonów z pytaniem o dalszy los dziewczynki. Po powrocie z Sudanu Carter był w coraz gorszym stanie. Jako freelancer zaczął przygotowywać się do udokumentowania wyborów planowanych na 1994 rok. Przedwyborcze walki w RPA stawały się wyjątkowo brutalne. Przyjaciele Cartera, cytowani przez Time, zwracali uwagę, że fotoreporter miał coraz więcej trudności z pogodzeniem się z tym, co widział. Również pod względem zawodowym szło mu coraz gorzej. Przez błędy stracił wiele dobrych ujęć. Zaczął popadać w kłopoty finansowe i coraz mocniejsze uzależnienie od dopalaczy. Rozpadał się jego roczny związek z nauczycielką, Katie Davidson. Nagroda Pulitzera miała być światełkiem w tunelu dla pogrążającego się w depresji mężczyzny. Patricia Geert Randburg, siostra Cartera, w liście do Time napisała, że nagroda była dla niego potwierdzeniem, że jego praca jest wartościowa. Gazeta sugerowała natomiast, że Pulitzer był przyczyną jego późniejszej śmierci, gdyż sprowadził na niego falę krytyki za nieuczciwość wobec losu dziewczynki. Radość z wyróżnienia nie trwała długo. 18 marca ekipa Bang Bang została zaatakowana w okolicach miasta Tokaza. Carter parę godzin wcześniej wrócił do hotelu. Nie podobało mu się światło tego dnia. W strzelaninie zginął Ken, a Greg został ciężko ranny. Informacje o tym incydencie Kevin usłyszał w radiu. Po tym wydarzeniu nie zdołał się otrząsnąć. Zawód reportera jest bardzo specyficzny. Zarówno tego, który pisze o sprawach drobnych, o tragediach ludzi ze swojego podwórka czy wypadkach samochodowych, jak i tego opisującego krwawe konflikty, w których giną tysiące ludzi. Reporter obserwuje cierpienie częściej niż inni ludzie. Przedstawia je za pomocą słów, obrazów. Jednak czy ludzie chcą wiedzieć o bólu innych? Czy jest to nam potrzebne? Czy jest to w ogóle pożyteczne? A może w ten sposób reporter daje upust swojej chorej potrzebie nachalnego epatowania przemocą i okrucieństwem? Znany polski reportażysta Wojciech Tochman w tekście Cali Biali o ludobójstwie w Ruandzie również staje przed tym dylematem. Pisze słowa, które są doskonałym komentarzem dla wszystkich, którzy odwracają wzrok i nie chcą słuchać. Ten, który mi powie, epatujesz dziecięcym cierpieniem, nie o mnie będzie mówił, a raczej o sobie. Tego, co opowiadasz, nie potrafię przyjąć. Brzuch mnie boli, przestań. Nie ma we mnie na to miejsca. Jeśli o czymś nie mówimy, nie znaczy to, że problemu tego nie ma. Znaczy to tylko tyle, że o nim nie mówimy.
Gdy zdjęcie dziewczynki i sępa zostało opublikowane, świat spojrzał inaczej na konflikt w Sudanie. Organizacje humanitarne otrzymały datki od tysięcy ludzi poruszonych losem tego konfliktu. Jedno zdjęcie sprawiło, że świat na chwilę zwolnił, zreflektował się, zapragnął pomóc. To chyba dużo jak na jedną fotografię, prawda? Kolejnym dylematem, przed którym stają reporterzy, jest kwestia dystansowania się do opisywanej historii. Gdzie przebiega ta linia, za którą reporter przestaje być obserwatorem akcji, a zaczyna być jej uczestnikiem? Carter wielokrotnie był krytykowany za to, że nie pomógł dziewczynce, że nie przepędził sępa od razu, że nie zaprowadził do punktu żywnościowego, że nie adoptował jej, że nie podarował nowego, łatwego życia. Reporterzy są naszymi oczami na świat. W naszym imieniu są świadkami wydarzeń, które na stałe zostają w ich pamięciach. My widzimy tylko ułamek tragedii, którą obserwuje korespondent. Oczekiwanie, że będą próbowali polepszyć życie każdej napotkanej osoby, jest niezwykle niesprawiedliwe. To tak, jakby od strażaka wymagać, że wejdzie do pomieszczenia trawionego przez płomienie. Reporterzy, szczególnie wojenni, i tak płacą ogromną cenę, wykonując swój zawód. Amerykański psychiatra Anthony Feinstein w książce Journalist Under Fire – The Philosophical Howards of Covering War z 2006 roku przedstawia wyniki badań nad psychologicznymi efektami pracy jako reporter wojenny. Według naukowca ludzie relacjonujący konflikty bardzo często cierpią na depresję, uzależnienie, napady agresji, retrospekcje, nadmierną czujność, problemy ze snem, nieufność. Mają problemy w życiu rodzinnym. Poza strefą wojny brakuje im adrenaliny, ekstremalnych doznań. Reporterzy wojenni giną nie tylko od kul i wybuchów bomb. Niektórzy, jak Carter, popełniają samobójstwa. To powoli odbiera twój uśmiech. Badacz dokładnie zdiagnozował 110 mężczyzn i 30 kobiet, doświadczonych reporterów wojennych. U 29% występowały symptomy syndromu stresu pourazowego. Nie łudź się, myśląc, że możesz wskakiwać i wyskakiwać z wojen innych ludzi, nie będąc przez to dotkniętym, ostrzegał Alan Little z BBC. Brytyjski fotoreporter John Jones ciągle widzi okaleczoną główkę dziecka przed swoją kołdrą, gdy idzie spać. Innego weterana męczą postacie poległych kolegów z pracy idących w jego stronę. Anthony Lloyd z London Times jest nawiedzany przez Czeczenkę trzymającą oderwaną nogę członka rodziny. Obserwator ludobójstwa w Ruandzie czuje zapach trupów na swoim ciele, szczególnie gdy pije szampana. Kevin Carter nie popełnił jednak samobójstwa z powodu widma małej sudańskiej dziewczynki, której nie wyciągnął z piekła. Jego śmierć była efektem 11 lat życia na krawędzi, które odbiło się na nim i jego bliskich, oraz odejścia najbliższego przyjaciela. W pełni poświęcił się dla pokazywania światu brutalniejszej strony. Christine Amanpour, korespondentka CNN, rozmawiając z Amy Eldon w filmie dokumentalnym Dying to Tell the Story, stwierdziła, że są ludzie, którzy robią to, co robią i nie da się z tego wyjść. Sama Eldon straciła starszego brata Dana, który wraz z trzema kolegami został rozszarpany w 1993 przez wściekły lud w Somalii, gdzie pracował jako reporter. Carter za robienie tego, co zrobił, zapłacił cenę najwyższą. W pożegnalnym liście napisał: jestem w depresji, bez telefonu, pieniędzy na czynsz, pieniędzy dla dziecka, pieniędzy za długi, pieniędzy. Jestem nawiedzany przez żywe wspomnienia zabójstw i trupów, gniewu i bólu, głodnych lub rannych dzieci, szaleńców, często policjantów uwielbiających pociągnąć za spust, zabójców, katów. Odchodzę, by dołączyć do Kena, o ile będę miał w ogóle tyle szczęścia. Historia tego reportera pokazuje, jak wiele oni poświęcają, jak wiele fotoreporterzy poświęcają, by pomóc choć kilku osobom. To zdjęcie niewątpliwie pomogło. Cartera można na pewno krytykować za to, że nie pomógł on dziewczynce. Ale czy miał taki obowiązek? Czy mógł cokolwiek zrobić? Czy możemy go w ogóle oceniać?
Często mówi się, że nie możemy oceniać chociażby osób, które brały udział w Powstaniu Warszawskim, ponieważ my nie wiemy, jak byśmy zachowali się w tej sytuacji. A czy wiemy, co zrobilibyśmy na miejscu Cartera? Czy wiemy, jak zachowalibyśmy się, gdybyśmy my byli w takiej sytuacji? Gdybyśmy widzieli tyle cierpienia? Pamiętajcie, wiemy o sobie tylko tyle, na ile zostaliśmy sprawdzeni.